Stało się. Ostatni odcinek Lokiego. No jest zajebisty, tyle mogę wam powiedzieć. Otwiera nam naprawdę nowe drogi do różnych nowych filmów MCU, ale też do tych, które dopiero powstaną w 2022, czy też w 2023. Również dostaliśmy potwierdzenie drugiego sezonu tego serialu. No, także dzisiaj recenzja tego odcinka troszeczkę spóźniona. No, byłem na wakacjach, przepraszam. No, tak akurat się zrobiło, nie? Więc także, no cóż, odcinek wyszedł w środę. No, my dzisiaj robimy tą recenzję niestety. 4 dni spóźnienia, ale nie jest źle, wybaczycie mi, myślę to. Być może już jakoś w tym tygodniu zrobimy jeszcze podsumowanie takie tego serialu. No, jeżeli byście chcieli oczywiście, no to lajkujcie, subujcie. No i myślę, że przechodzimy do recenzji. Ogólnie, no to odcinek nam się zaczyna tam, gdzie skończyliśmy poprzedni, czyli Sylwii otwiera drogę, pokonując Alayofa. Otwiera drogę do takiego pałacu, do takiej twierdzy, no jeszcze nie wiadomo kogo. Ogólnie jeszcze przed tym, co się ma wydarzyć w tym odcinku, widzimy muzykę, która gra, muzykę, która była puszczona, kiedy Kapitan Ameryka tańczył z Peggy Carter na końcu Endgame. No i to jest bardzo fajne nawiązanie. Widzimy również inne dialogi z poprzednich filmów, na przykład Wakanda Forever i tak dalej. I to było naprawdę fajne, że widać, że multiversum tak jakby jest wszystkim, że mamy wszystkie dialogi i to jest pokazanie tego multiversum, moim zdaniem oczywiście. Dobrze. Ogólnie, gdy Sylwii z Lokim przybywają do tej twierdzy, tam mamy Miss Minutes, która mówi naszym bohaterom, że jeżeli, no, właśnie przybyliście do twierdzy tego, który pozostał. I kim jest ten, który pozostał, zaraz wam oczywiście powiem, pewnie wy już wiecie, jeżeli oglądaliście ten odcinek. Ja mam spóźnioną recenzję, więc pewnie już wszystko wiecie. Ten, który pozostał, oczywiście Miss Minutes również mówi, że on może was przeteleportować do różnych miejsc w multiversum, żebyście robili sobie co chcecie i tak dalej. No, w końcu otwiera się taka winda, no i mamy postać Kanga. No dobra, to nie jest jeszcze Kang, w sensie tak by się wydawało, że to jest Kang, ale Kang w komiksach podbijał planety, to był naprawdę taki mega złol, który dopiero nadchodzi co do MCU, ale to zaraz sobie o tym powiemy, a ten Kang to był He Who Remains, również z komiksów, który jest takim wariantem Kanga, jednym z wariantów Kanga, które zostały stworzone na przestrzeni tam tysięcy, być może lat. No i super, bo dostaliśmy wariant Kanga, który jest takim, no oczywiście gra go Jonathan Majors, czyli ten Jonathan Majors, którego będzie grał Kanga, tego już złego Kanga w Ant-Man and the Wasp Quantumania. Także wszystko nam się to ładnie tutaj zawija w całość. No i ten He Who Remains jest taką zabawną wersją Kanga, taką, no troszeczkę takim złym, ale dobrym bohaterem. Wiecie, o co mi chodzi, wiecie, o co mi chodzi na pewno. No i ogólnie mówi, że różne, jeżeli mnie zabijecie, bo Sylwii chce zabić oczywiście He Who Remains, ponieważ no ona przybyła po to zadanie, aby zabić tego, kto to wszystko stworzył, kto jej odebrał to życie w Asgardzie i tak dalej. No i oczywiście dostaliśmy to, że He Who Remains za tym wszystkim stoi, że on stworzył TVA, aby no polegać na czasie, czy coś takiego, polegać na całym multiversum i bardzo, bardzo fajnie. Bardzo, bardzo fajnie. No i ten He Who Remains mówi, że jeżeli Sylwii mnie zabije, jeżeli Sylwii go zabije, no to różne warianty Kanga, inne, gorsze warianty Kanga, no przybędą po całym multiversum i będą podbijać planety i zabijać wszystkich ludzi. No i jest to, no czy no,
Inny wariant Kanga będzie również tym, który pozostał, tym jeszcze gorszym niż właśnie teraz jest He Who Remains. No i to bardzo, bardzo fajnie. Również mamy TVA, gdzie mamy Mobiusa, który rozmawia sobie z Ravoną o tym, co się wydarzyło ogólnie, dlaczego ona go wyrzuciła do tej pustki i tak dalej. No, bardzo przykre sceny tutaj pomiędzy Ravoną a Mobiusem, która już skonfrontowała się z nim i gdzieś poszła, gdzieś wyruszyła, nie wiadomo jeszcze gdzie, być może na koniec czasu, do tego, który pozostał, zobaczymy. Ravona jeszcze przed tym gadała sobie z Miss Minutes, która właśnie z tego końca czasu przybyła znowu do TVA i rozmawiała o tym, który pozostał, czyli o He Who Remains. Nawet Ravona nie wiedziała, kto to jest. Także wszystko fajnie. Również, no, jest walka, zaczyna się walka pomiędzy Lokim a Sylwii, ponieważ Loki nie chce zabijać He Who Remains, a Sylwii chce i rozwija się walka. Potem mamy pocałunek Lokiego i Sylwii, ale to była tylko taka dezorientacja Lokiego przez Sylwii, ponieważ Sylwii, no, wrzuciła Lokiego z powrotem do TVA, a sama Sylwii zabiła He Who Remains. No i naprawdę mogła go nie zabijać, bo no, co się stało? No, rozwaliło się całe multiversum, ponieważ no już nikt nie pilnował tego multiversum. Przyjdzie ktoś jeszcze gorszy. Inne warianty Kanga będą podbijać multiversa, będą podbijać różne wymiary i tak dalej. I to naprawdę ten Kang z komiksów, który był takim naprawdę wielkim złolem, on dopiero nastanie w MCU, w czwartej fazie, czy też w piątej, i to on będzie takim wielkim, wielkim złolem, nawet na skalę Thanosa. Takim właśnie będzie złolem Kang, zdobywca. No i bardzo fajnie, bo He Who Remains nie nazywa się Kangiem. On powiedział, że nazywali go kiedyś zdobywcą, tyranem i tak dalej. No i bardzo słusznie, bo mamy właśnie też Tyran, była też taka wersja Kanga w komiksach i bardzo, bardzo fajne nawiązania, bo tych wersji Kanga jest około 1000, więc naprawdę, naprawdę fajnie. Być może jedna wersja Kanga, która żyła sobie 1000 lat temu, jak wiemy, Eternals będą się działy na przestrzeni 1000 lat, a ten Kang w komiksach, ten Kang, który żył na przestrzeni tysiąców lat, był w Egipcie. Więc jeżeli Eternals zawitają do Egiptu, no to być może napotkają na jakąś wersję Kanga. No, może to będzie jakiś tutaj krok do tego. Pierwszy krok, pierwszy Kang taki jakby. Wiadomo, wiecie, o co mi chodzi. No dobrze, o czym sobie jeszcze powiemy? Oczywiście Hunter B15, czyli ta sobie pani z TVA. No, jak wiemy, Sylwii pokazała jej, kim tak naprawdę była i tak dalej. Więc Hunter B15 wyruszyła sobie na jakąś linię czasową, na miejsce w jakiejś linii czasowej, gdzie mamy Ravonę, która jest nauczycielką. Ravonę, która jest nauczycielką i miała poprzednie życie. I to naprawdę jest naprawdę dziwne, bo nie wiemy, co się działo potem. Na pewno zobaczymy to kontynuację tej sceny w drugim sezonie. Nie wiemy, gdzie wyruszyła Ravona. Chciałbym zobaczyć, gdzie wyruszyła Ravona, być może na koniec czasu do pustki. No ale dobrze, wróćmy do Lokiego, który po walce z Sylwii, Sylwii zabiła, wiadomo, He Who Remains. Loki został wrzucony z powrotem do TVA. I co się wydarzyło? Z powrotem do TVA, gdzie... tutaj się naprawdę dużo wydarzyło. Bo Loki został wrzucony do TVA, gdzie... mamy Mobiusa, mamy Huntera B15, którzy obserwują ten rozpad
ten rozpad takiego multiversum, ten bardzo ten taki rozpad multiversum, gdzie linie czasowe wchodzą na linie czasowe i tak dalej, i to bardzo, bardzo fajnie wygląda. No i super, po prostu super, ale być może Mobius i Hunter B15 obserwują coś innego. Obserwują na przykład Avengersów, którzy dopiero co przenieśli się w czasie, aby pokonać, aby no, wszystkie kamienie nieskończoności zebrać i pokonać Thanosa. Być może Loki trafił do takiego TVA. No bo Mobius z Hunter B15 nie wiedzą, nie pamiętają Lokiego. No tak jak mówię, to jest być może inne TVA. Inne TVA, gdzie na przykład, no tak jak mówiłem, obserwują Avengersów, którzy dopiero co przenieśli się w czasie. No i super, super scena, bo to nam otwiera bardzo dobre drogi na drugi sezon. O drugim sezonie też sobie zaraz powiemy troszkę. No i widzimy, że to jest inne TVA na pewno, ponieważ widzimy tam zamiast tego pomniku trzech timekeeperów, czyli tych strażników czasu, które widzieliśmy w tym poprzednim TVA, tutaj mamy Kanga, pomnik Kanga, zdobywcy tego Kanga, już tego złola Kanga, który pojawi się nam w Ant-Manie i być może w jakichś innych produkcjach. O tym właśnie teraz powiem. No i tak się kończy drugi sezon. Pierwszy sezon, przepraszam. Pierwszy sezon, czyli tak. Nie wiadomo, co zrobi Loki, czy co się stało z tamtym innym TVA. Być może zostało wymazane, czy coś takiego, bo jak wiemy, Ravonna gdzieś wyruszyła, ale nie wiadomo gdzie, więc jestem bardzo, ale to bardzo ciekawy. I co się stało z Sylwii? Czy też została wymazana? Co się z nią stało, z tą pustką na końcu, bo przecież tam mieliśmy rozpad multiversum na końcu, być może zginęła. Zobaczymy, jak to będzie, bo jestem bardzo ciekawy. Jestem bardzo ciekawy. No i zostaliśmy, oczywiście nie dostaliśmy sceny po napisach, dostaliśmy taką scenę po napisach, gdzie mieliśmy napis, taki stempel, no i że Loki powróci w drugim sezonie. No i super wiadomość, ponieważ no ten sezon zakończył się takim mega cliffhangerem. No ale tak, Hollywood Reporter potwierdziło, że Loki pojawi się w Doctor Strange in the Multiverse of Madness, drugiej części Doktora Strange'a, którą premierę będzie miał 25 marca 2022, czyli za jakieś pół roku, niestety. No i właśnie tam ma się pojawić Loki. To zostaliśmy potwierdzeni przez Hollywood Reporter. No i jeżeli będzie taka trójka, Loki, Wanda i Doktor Strange, to ten film naprawdę będzie mega dobry. No bo ponieważ Loki może wrócić do MCU, skoro będzie z Doktorem Strange'em i Wandą na tej naszej linii czasowej w MCU. No i być może Loki powróci do MCU. I to jest naprawdę założenie bardzo, bardzo fajne, że potem stanie obok Avengersów czy coś takiego, nie? No ale na to też nie można liczyć, nie? To jest tylko takie potwierdzenie przez Hollywood Reporter, nie przez Marvela, tylko przez Hollywood Reporter. No i jak wiemy, sama nazwa Doktora Strange'a mówi, że no, będziemy się kręcić koło multiversum. Koło multiversum, które właśnie zostało rozpadnięte się przez, wiadomo, zabicie He Who Remains. No i jestem ciekawy, po prostu jestem bardzo ciekawy, co pokaże nam w tym Doktorze Strange'u, ponieważ nie dość, że no będą robić to, co właśnie zrobiła Sylwii, będą no przeciwstawiać się temu, będą przeciwstawiać się Kangowi, który być może będzie podbijał ziemię, której jest MCU, ale to dopiero w Avengers 5. Tutaj oni będą podróżować po multiversum i nie wiem, no przeciwstawiać się różnym wersjom, tym groźniejszym wersjom Kanga. No również Spider-Man No Way Home, tutaj wiadomo, pojawi się Doctor Strange i przez to, jak wiemy,
przez ten rozpad multiversum w Lokim wiemy, jak właśnie Doktor Octopus, czy też no, Elektro pojawią się w No Way Home. No i no, to też nam potwierdza pojawienie się na przykład trzech Spider-Manów na jednym ekranie. O, no jestem bardzo, ale to bardzo ciekawy, jak to zostanie rozwiązane, ponieważ Ant-Man and the Wasp: Quantumania, tam mamy Kanga, którego gra Jonathan Majors, już potwierdzonego, i być może tam, wiadomo, będą wymiary kwantowe, to jest coś innego niż multiversum, ale podobne terytorium, prawda? Także będą się kręcić, napotkają na Kanga, będą z nim walczyć, no ale taki Ant-Man i Osa mają sobie poradzić z wielkim Kangiem. Zobaczymy, być może wezmą kogoś do pomocy, może Lokiego, który być może również się pojawi w Ant-Manie 3 and the Wasp: Quantumania. No dobrze, jestem bardzo ciekawy, bo mamy różne produkcje, takie jak Shang-Chi, Thor, które będą w sumie odbiegać od multiversum bardziej, ale zobaczymy jeszcze, jak to będzie z Thorem, bo Shang-Chi raczej to będzie takie Mortal Kombat Marvelowe. Eternals, to być może tam spotkamy Kanga, ale to nie jest jakaś potwierdzona informacja, to są tylko moje teoretyzowania. Napiszcie, jak to będzie z tym Kangiem, jak to będzie z tymi produkcjami MCU, bo być może What If, które będzie miało swoją premierę 11 sierpnia, ostatnio wyszedł również zwiastun, premiera została potwierdzona na 11 sierpnia, gdzie być może pojawi się Kang, na przykład w jakiejś alternatywnej wersji jakiegoś filmu. Zobaczymy, jak to zostanie rozwiązane w What If. Napiszcie, czy chcecie jakiś film o Lokim osobny, czy coś takiego. Ale napiszcie również, czy chcecie podsumowanie tego Lokiego, na przykład z Myversim, czy coś takiego. Dobrze, to tyle. Do usłyszenia. Widzimy się w następnych filmach na kanale. No i co? Ja ten finał Lokiego i ogólnie cały serial ogólnie podsumuję. Ocenę całego serialu damy na podsumowaniu, ale ogólnie ten odcinek oceniam na 9. 9 na 10. Naprawdę mega super odcinek. Może nawet podbiegać na 10 na 10. No wiadomo, niektórzy fani są zmieszani tym finałem, są niezadowoleni, ale ja jestem zadowolony i cieszę się, że dostaniemy drugi sezon, który być może jest już nagrany, ponieważ jak wiemy, dostaliśmy plotkę, że w styczniu 2022 rozpoczną się zdjęcia do drugiego sezonu Lokiego. No ale przez to, że nie widzieliśmy kilku scen z trailerów, na przykład Lokiego, który siedzi sobie na tronie Asgardu, być może ten drugi sezon już jest nagrany i tylko trzeba dać postprodukcję i być może jakoś przed Doktorem Strange'em pojawi się ten drugi sezon Lokiego. Ale to są tylko teorie. No dobrze. To tyle, do usłyszenia. No i trzymajcie się, dajcie swoje opinie w komentarzach. Do usłyszenia i nara!